Czy ma kota, czy kotkę? Tak ważna decyzja, jak ta o ewentualnym przerwaniu ciąży, jest za każdym razem decyzją ściśle prywatną i osobistą. Sprawą konkretnej pary. W wielu przypadkach tragiczną, zawsze bardzo trudną. Naprawdę nie ma tu żadnego miejsca na państwo, które nie powinno dodatkowo komplikować tych decyzji, bo każdy podejmuje je w zgodzie z własnym sumieniem. Kościół podjął. Gdyby biskupi zachodzili w ciążę, aborcja byłaby sakramentem. Dziękuję Stowarzyszeniu Aktywna Pomoc. Niepełnosprawne, do czego mają być kobiety zmuszone, bo broń Boże, badania prenatalne po co, prawda? Niech rodzi takie, jakie jest. Nie z jej winy urodzi się niepełnosprawne, ale to później, jak się urodzi nikogo, to dziecko nie interesuje, nie ma opieki. Tak naprawdę jest to wszystko fikcyjne i wiele osób, ja jako rehabilitant, co spotykam się, najczęściej jeszcze kobiety zostają, żeby opiekowały się tymi osobami niepełnosprawnymi. Często partnerzy niestety gdzieś tam wędrują, żeby delikatnie nazwać, i potem kobieta z niejedną się spotyka. Masz urodzić! Trzeba poznać wroga, żeby wiedzieć, jak z nim walczyć. Także wysłuchajmy i nie dawajmy się. Nie pozwólmy na zamykanie nam buziaków. Krzyczmy dalej, jednoczmy się, manifestujmy. Za moje koleżanki, za moją córkę, za córki koleżanek, znajomych i całej mojej rodziny decydować w tym zakresie. To jest nasza decyzja, nasza i naszych partnerów. O tym się też mało mówi. To są zawsze dwie osoby, a decyzja jest zawsze dramatyczna, jeśli ma być taka właśnie, że dziecko na świat ma nie przyjść. Przecież o tym wiemy i to nie jest antykoncepcja. Nie dajmy się zmanipulować. Często nas zarodzi. Zbyt często myślimy tymi kilkoma centymetrami, a nie głowami. Kilkadziesiąt lat temu jeden stanął obok drugiego. Mężczyzna obok kobiety. Bogaty stanął obok biednego. Bo to jest problem nas wszystkich. Bogaci często wyjadą za granicę. Bogate kobiety mają alternatywę. Ale dzisiaj to jest test na naszą solidarność. Także dla tych, których stać na to, żeby pewne rzeczy uregulować za granicą, żeby stanęli obok tych biednych, żeby solidarnie stanęli, pamiętali, że solidarność to nie solidarność przy duże S, ale solidarność dla tych, żeby być nierówno traktowany. Dlatego cieszę się, że dzisiaj jest ta demonstracja. I apeluję do wszystkich kobiet, mieszkanek naszego miasta i regionu. Najbliższy poniedziałek pokażcie nam, facetom, jak ciężkie będzie życie dla nas, kiedy wy się wkurzycie. Kiedy będziecie miały dość. Brawo! I pokażecie nam, że nic o nas bez was. Że nie będzie pełnej demokracji bez współudziału kobiet. Bo demokracja bez kobiet to pół demokracji.